Co dalej z ceną rynku bitcoina? Czy czeka nas najbliższy poziom 36 tysięcy dolarów, czy jednak może ruch spadkowy, ponieważ ten poziom, te okolice 30 tysięcy dolarów nie będą tak łatwo wybite? Zaraz o tym powiemy. Również porozmawiamy o rynku bitcoina w perspektywie długiego terminu, czyli miesięcy i lat, oraz również krótkiego terminu, czyli spojrzymy na możliwe ruchy w ciągu najbliższych tygodni. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym piątku Tradera, z tej strony Radosław Rygielski. Zaczynajmy. Pamiętajcie moi drodzy, że te informacje w tym nagraniu nie są to ani porady, ani rekomendacje inwestycyjne, są to moje prywatne przemyślenia, z których sam korzystam. Zacznijmy od tego, co mówiliśmy ostatnio, czyli ostatnie nagranie jest z 13 dnia października. W tym nagraniu, poza opisem długiego terminu oraz tego, co się może dziać w skali miesięcy, bazując na modelu powtarzalności, który jest związany z tym, w jaki sposób media manipulują ceną plus z tym, gdzie dochodzi do największych i też powtarzalnych transakcji, patrząc na cykl rynku Bitcoina. I też spoglądaliśmy na cenę rynku Bitcoina tutaj w takim lokalnym ujęciu, moi drodzy, czyli w ciągu najbliższych tygodni miało tutaj zostać osiągnięty poziom 28 000 dolarów, a następnie jako taki maksymalny zakres tego ruchu okolice 29 481. Na ten moment... Cena rynku bitcoina osiągnęła te dwa poziomy, stąd też jest to idealny czas na aktualizację. I pytanie, czy będzie 37 tysięcy dolarów zaraz na rynku bitcoina? No, uważam, że nie tak szybko, ale pozwólcie, że zaczniemy sobie od początku na spokojnie, żeby łatwiej móc określać bądź próbować określać to, co wydarzy się tu i teraz, załóżmy w skali tygodnia, w skali dwóch tygodni na rynku Bitcoina, warto jest, czy na jakimkolwiek rynku, warto jest za zacząć od szerokiego spojrzenia, czyli złapanie takiej szerszej perspektywy, żebyśmy wiedzieli, gdzie są nazwijmy, nazwijmy to pewne sezony na rynku, tak jak byśmy, moi drodzy, mieli badać prognozę pogody. No to jasna sprawa, że jeżeli dziś Pada za oknem deszcz, to nie wygląda tak cały rok, ale mamy tego świadomość dzięki temu, że znamy pewien model pogody, tak? kiedy mniej więcej coś może się dziać, pod to te równie mniej więcej z większą, czy też z mniejszą skutecznością możemy załóżmy planować swoje wyjazdy, czy też wakacje. Prosta sprawa, dlatego jest ważna na początku szeroka perspektywa. Dobra, do brzegu już nie raz to, moi drodzy, opisywaliśmy. To, czyli tą szeroką perspektywę. Stąd też skrócę. Po pierwsze, w tym momencie cena rynku bitcoina, jeżeli chodzi o ruch od roku 2009, utrzymuje pewien model. Ten model jest najlepiej widoczny na skali logarytmicznej, przykładowo na stronie tradingview.com po halvingach, które były w roku 12, 16, 20, przyszły będzie w roku 24. Cena Bitcoina bardzo często w ciągu najbliższych kilku miesięcy po halvingu rozpoczyna mocny ruch wzrostowy. Te własne, te właśnie mocne ruchy wzrostowe nazywam je trendami wzrostowymi i oznaczyłem te wzrosty właśnie kolorem zielonym. Dlaczego po halvingu często są wzrosty? Z racji tego, że w kodzie rynku Bitcoina, w kodzie Bitcoina jest zapisane to, że co 4 lata Nowych bitcoinów na rynku będzie o połowę mniej udostępnianych jako nagroda, jako wypłata dla osób, które udostępniają moc obliczeniową swoich nazwijmy to komputerów czy też serwerów, które pozwalają na dokonywanie jakichkolwiek transakcji na tym właśnie rynku. Czyli dlaczego cena wzrasta? No, jeżeli nowych bitcoinów będzie o połowę mniej, a popyt jest utrzymany tak, nie ma dużej fali sprzedających, no to jasne, że ci aktualni sprzedający mają prawo ceny podnosić, no bo na nogach aktywa jest coraz to Mniej. Jeżeli kupujące są, no to cena oczywiście że, że wędruje do góry. Prosta sprawa związana z tradycyjnym podejściem do samego popytu i też podaży, oczywiście w dużym uproszczeniu. Wokół rynku, oczywiście masa informacji o tym, co się dzieje, newsów i tak dalej, tak dalej. Trzy czwarte z tego, co Was moi drodzy dosięga. O, o danym rynku jest to zasłona dymna, tylko po to, abyście byli rozkojarzeni i nie patrzyli na fakty, tylko posiłkowali się opinią. A modele, które tutaj załóżmy prezentuję, są o tyle ciekawe, że one po prostu mają swoją funkcję funkcjonalność, czyli mają pewną skuteczność, plus jeszcze mają termin ważności, czyli one kiedyś się kończą, ale wtedy zastępują je kolejne. Dobra, do brzegu. Rok 13 wzrost, rok 16 kolejny mocny trend wzrostowy, rok 20 to samo. Potem opcja była następująca: mocny trend spadkowy o 86% spadki w roku 18 spadki o 85% w roku 2022 spadki o 76%. Nie jest to wada tego rynku, tylko na rynkach, które nazwijmy, są, nazwijmy to są w pewnego rodzaju początku swojej adaptacji, bardzo często jest tak, że takie duże spadki następują. Bardzo duże ruchy są często potrzebne tam, gdzie duży kapitał chce wchodzić w dany rynek bądź, bądź z niego wychodzić, ale jest to rynek, który dopiero co się rozwija. Bo to, że moi drodzy, ten rynek załóżmy wystartował w roku 2009, to nie oznacza, że jest to jaka, jakiś rynek, który jest na, to na tyle rozwinięty, żeby, żeby przykładowo żeby inaczej, ten rynek nie jest niczym ani świeżym, ani też żadnym dinozaurem rynków finansowych tak to nie jest załóżmy Dow Jones złoto, srebro, jest to rynek na którym będzie działo się dużo, bo jeszcze on jest w tej fazie takiej adaptacyjnej o to właśnie wam chciałem powiedzieć. Dobra, dalej. Kolor żółty jest tutaj, to moi drodzy, faza przedhalvingowa, czyli przed halwingiem w roku 16, przed halwingiem w roku 20 i przed halwingiem w roku 2024. Cena zaczyna się w pewien podobny sposób do siebie zachowywać, nie zawsze, ale bardzo często patrząc na ten model, no, z racji tego, że po pierwsze, nastroje inwestorów są zmieniane, oczywiście medialny, medialnymi tutaj prognozami i również medialną nagonką te screeny, które możecie tutaj mój zobaczyć, pod ceną do tych stref koloru niebieskiego, właśnie pokazują, gdzie występują bardzo często negatywne informacje, skupisko negatywnych informacji bardzo często właśnie jest w tych oto dołkach, po to, żeby jeszcze bardziej straszyć nowych inwestorów, aby oni nie kupowali bądź też nawet i wyprzedawali swoje aktywa, no bo wtedy duży kapitał, takie grupy kapitałowe, jak załóżmy BlackRock. Czy też prywatne grupy kapitałowe mają wtedy od kogo odkupować dane aktywo, gdy klienci są wystraszeni, a bitcoiny się z nieba nie biorą, one mają swoich właścicieli, no i trzeba mediami, co jest oczywiście teraz robione bardzo często tutaj zmuszać, raczej ładnie to nazwijmy, w białych rękawiczkach zachęcać ludzi, żeby się wyprzedawali. Wiadomo, że tutaj musi być przepływ, tak musi być flow tych pieniędzy z lewej strony na stronę prawą, czy też na odwrót. Dalej, ta strefa koloru żółtego, jest to bardzo ciekawy okres. Jak wiecie, aktualizowałem rynek Bitcoin tutaj w tej strefie niebieskiej. Po tych spadkach, przed wzrostami, przed aktualnymi wzrostami, nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko określić, no bo oczywiście nikt nie jest wróżką, ale model model na ten moment jeszcze działa. Teraz jest szansa na to, że rynek Bitcoina po tym dynamicznym wzroście od okolic 24 tysięcy dolarów w okolice, moi drodzy, 20, 30 tysięcy dolarów wykonuje podobną sekwencję ruchu, która była w roku, moi drodzy, 2015 16 ten przełom oraz, moi drodzy, przełom tutaj roku 2000, inaczej, oraz tutaj rok 2019, grudzień, styczeń, tak ten ruch pro wzrostowy, czyli teraz warto jest spojrzeć lokalnie na cenę Bitcoina i zobaczyć gdzie my w ogóle jesteśmy. Patrząc lokalnie, tutaj mieliśmy bardzo mocny ruch pro wzrostowy i teraz Cena, której po osiągnięciu okolic 30 tysięcy dolarów, zobaczcie, w jaką strefę wchodzi. Patrząc tak mocno technicznie, mocno technicznie wchodzimy w strefę, w której poprzednio mieliśmy dwie znaczące konsolidacje. Gdy jest taki układ, gdzie jedna konsolidacja jest nad drugą, później potrafi powtórzyć się pewien schematyczny ruch, taki cykliczny rynku bitcoina czy jakimkolwiek innym rynku, że właśnie te oto strefy, z których cena wychodziła dołem, tak, czyli nazwijmy to została ona wypuszczona, ta cena poniżej tych obszarów, gdzie wcześniej cena była bardzo długo w i miała podobną cenę. To, moi drodzy, często te miejsca są właśnie miejscami, w których największy kapitał swoje transakcje realizował, tak? Ponieważ to nie jest tak, że gdy już cena wzrosła, to dopiero wchodzi duży kapitał. Totalna bzdura. Duży kapitał wchodzi wtedy właśnie, gdy nic się nie dzieje. Nazwijmy to w konsolidacjach. Pamiętacie? Te oto konsolidacje, jest masa nagrań, w których tłumaczyłem, że, są, że jesteśmy możliwie w okolicach dołka. Nic się nie dzieje, ale zaraz będzie się działo. Tak samo, moi drodzy, po tych oto lokalnych konsolidacjach, dynamiczne spadki. Tak i znów, gdy nic się nie dzieje, jest nazwijmy to cisza na rynku, czyli często jest tak, że media milkną, analitycy również, to właśnie po takich momentach. Spokoju dzieje się najwięcej. Zresztą, nawet mieliśmy tutaj taką lokalną konsolidację, że przez cały tydzień czekaliśmy na ten wzrost do 30 tysięcy dolarów, bo znów duży kapitał wchodzi wtedy, gdy on stworzył sobie na to przestrzeń mediami i tak dalej. Świat nie jest tym, co się nam przedstawia, tak? bo niesamowite jest to, że czasem ktoś wierzy, że świat jest tym, co nam pozwolono wiedzieć z książek historycznych, które ktoś również kontroluje, bądź co nam pozwalane jest się dowiedzieć z, z na przykład z mediów. No oczywiście totalna, totalna bzdura. Taka niezależność niestety jest wybijana bardzo mocno i taka też samodzielność w myśleniu wśród społeczeństw, ale dzięki temu też no, tworzy się to rozwarstwienie nie tylko takie, nazwijmy to finansowe czy majątkowe, ale też tworzy się takie rozwarstwienie nazwijmy to mentalne, związane z pewnego rodzaju samodzielnością, a z drugą wersją, czyli chodzeniem wszędzie za tłumem jak taka owieczka i jest to też dobre, bo prościej jest zauważyć kto jest kto i też prościej jest znaleźć miejsce, moi drodzy, dla Siebie. Dobra, teraz w tym momencie od tej strefy, która właśnie tutaj powstała na bazie tych poprzednich konsolidacji, to jest jeden z przykładów, no bo oczywiście wszystko teraz nie będę tłumaczył, bo ten film trwałby pół godziny, a nie zależy mi na tym w ogóle, bo wolę konkretnie streścić swoje myśli i to przedstawić. Teraz te dwie strefy mają szansę tą cenę rynku bitcoina ściągnąć, ściągnąć nam, moi drodzy, której w te okolice 28 tysięcy może. Nawet 27500. Wiem, że to może być dość śmiała teza przy aktualnych mocnych wzrostach, ale jak możecie zauważyć, tutaj po tych lokalnych spadkach, w w tej strefie koloru zielonego, też wiele osób nie wierzyło w to, że są możliwe wzrosty, no bo już trwały wtedy spadki. No, a rynek nie jest czymś takim, że jeżeli są wzrosty, to będą dalej wzrosty, tylko bardzo często, jeżeli, jeżeli są takie bardzo dynamiczne ruchy, to są to ruchy do stref których już duży kapitał po prostu czeka ze swoimi transakcjami. To mieliśmy przykładowo tutaj osoby, które obserwują to co publikuję. Możecie moi drodzy sobie przypomnieć, film tutaj z okolic 13 lipca w tych okolicach informowałem o tym, że to dynamiczne wyjście, nowe szczyty jest to tylko pułapka i żeby się nie dać nabrać na to, że cena wzrosła od 30 do 31400 i że już jest to jakaś lokalna hossa. Nie, nie, nie. Te momenty, gdzie każdy się nastawia na jakiś ruch, są to najczęściej momenty, gdzie cena idzie w drugą stronę. Nie dlatego, że rynek jest tak zabawny i płata figle każdemu, tylko chodzi o to, że, że jeżeli nastawienie medialne jest prowzrostowe, wszyscy myślą o wzrostach, to naturalne jest to, że powstaje dużo transakcji wzrostowych. No i okej, okay, może ktoś mieć rację, że okej, okay, skoro są transakcje na wzrost, to chce kupić, no to cena powinna iść do góry. Jest to prawda? Jeżeli te transakcje wzrostowe, one wybierają z rynku transakcje spadkowe, czyli, czyli te transakcje wzrostowe po prostu wchodzą po cenie coraz wyżej, no bo wykupywane są coraz wyższe oferty sprzedaży. Tak jest i wtedy cena wzrasta, ale gdy jest dużo transakcji na wzrosty, to jest też komu sprzedać czyli jeżeli medialnie wszyscy czekają na wzrosty, to wtedy też jest okazja na to, aby duży kapitał miał komu sprzedać, bo na rynku, tak jak mówiłem wcześniej, bitcoiny czy jakiekolwiek inne aktywa, na jakichkolwiek innych rynkach, one moi drodzy nie przychodzą z nieba. Trzeba przesunąć coś w stronę lewą, aby prawa się podniosła. I tak samo jak na wadze, coś przesuniemy na stronę prawą, to lewa strona się podniesie. I to jest warto rozumieć ten taki mechanizm, żeby nie być taką owcą, która zawsze będzie szła za tłumem, tak? Nie mówię tego z takiej perspektywy, żeby tutaj e, gdzieś, moi drodzy, zawsze was nastawiać przeciwko opinii publicznej, bo nie jest taki mój cel, tylko aby też gdzieś może spróbować w taki sposób bardziej świadomy, e, obserwować to, co się dzieje wokół nas i też wyciągać, wyciągać wnioski. Tak, dlaczego ktoś chce, abyśmy o czymś pomyśleli, i wtedy często jest tak, że no, warto jest robić na, na odwrót. Ale tak, oczywiście, w dużym w skrócie, ostatnio, moi drodzy, też mówiliśmy o docenieniu, docenieniu tego, co mamy już tak poza, poza rynkami, poza tym wszystkim, o czym mówię w swoich analizach. Też dziękuję za Wasze komentarze, no bo wiadomo, warto jest też pamiętać o tym, że może dziać się na świecie dużo rzeczy związanych... Może z czymś negatywnym, z czymś, z czymś pozytywnym, ale warto jest pamiętać, że no, są osoby, które potrafią narzekać, że załóżmy dziś im e, nie smakował obiad i z tego robią problem. A, jest na świecie, są na świecie miliony ludzi, którzy niestety no, marzą tylko o tym, żeby zjeść ten obiad, marzą tylko o tym, żeby nawet zamienić się z Tobą na Twoje życie i chociaż spędzić jeden dzień tak, jak według Ciebie jest źle, a według nich byłby to właśnie raj na. Ziemi, więc pamiętajmy, ile my już mamy, ile możemy doświadczać, jak dużo zależy od nas i po prostu, moi drodzy, żyjmy wspólnie w zgodzie. Bardzo Wam za dzisiaj, moi drodzy, dziękuję. Długoterminowo z mojej strony, aktualizacja jest wykonana. Oczywiście pamiętajcie, że są to modele. Zawsze musi być ustalone ryzyko na takim poziomie, że jak będzie strata, to nie będzie to strata, która zabierze cały kapitał. Nie ma sensu być tylko w rynku kryptowalut. Są inne aktywa, są inne możliwości co do handlu, gdzie możemy się zdywersyfikować i załóżmy, rynki krypto padną, nic się złego nie stanie. To znowu tylko zależy od nas. Tak samo, moi drodzy, załóżmy z transakcjami na krótki termin, gdzie załóżmy, teraz powoli gdzieś zaczynam się spodziewać ruchu spadkowego, to i tak jest to bezpieczna transakcja, gdy cena spadnie, gdy te poziomy będą osiągnięte. Naturalnie, że dodam taką aktualizację specjalnie dla ciebie, gdzie będę mówił o tym, co uważam, że może się dziać dalej, oczywiście, o ile będą ku temu warunki na rynku. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Życzę Wam również doskonałego weekendu. Dzisiaj nieco przedłużyłem. Do usłyszenia, cześć.